kilka słów o autorze. To nawet nie taką regularną biografię. Jak pan Tomasz właśnie napisał, że pojawił się u nas jako uczestnik trenerów kamieniarskich. Zawdzięczył nam przyjaźni w tym środowisku, między innymi z naszym jubilatem. Dzisiaj z którym znalazł wspólny język czy wspólną płaszczyznę, ponieważ pan Tomasz pracuje tak na pograniczu architektury i rzeźby. Jest pracownikiem akademickim Politechniki Poznańskiej. Ma bardzo śmiałe zamierzenia, żeby zbliżyć środowiska, które żyją w rozłącznych światach, a powinny współistnieć jak gdyby obok siebie, czyli architektów i rzeźbiarzy. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Chciałbym podziękować dyrekcji, szczególnie panu dyrektorowi, za zaproszenie i możliwości skorzystać do tego, aby dodać tutaj tą realizację i całe to zamierzenie. Muszę powiedzieć, że takie wystawy są dla mnie bardzo wyczerpujące, ponieważ staram się odpowiedzieć na kilka nurtujących pytań, które związane są z konkretnym miejscem. Ja chciałbym tylko powiedzieć tak kilka myśli związanych konkretnie z tym miejscem. Pierwsze to to, że mamy zapożyczenie oczywiście z architektury greckiej. To zapożyczenie miało służyć, aby służyło to kultowi chrześcijańskiemu. Teraz służy to, można powiedzieć, idei estetycznej, czy pewnej świadomości nas przełomu wieku. Mówię tak bardzo skrótowo, ale dla mnie, tak sobie cały czas myślę, jest to takie ważne miejsce dla ludzi, na przykład z Orońska. Podczas wykonywania, pan, który sprawa, mówi, że brał tutaj ślub na przykład. Tak sobie pomyślałem, że tablice, które wiszą tam od ponad 100 lat, były ważne i tutaj losy wielu ludzi, wielu przemian estetycznych i politycznych dokonało się, a to miejsce jest takim trwałym znakiem ciągłości naszej kultury europejskiej. Ja chcę powiedzieć, że też się zastanawiam, czy ta moja europejskość to jest pewien taki koniunkturalizm, czy wręcz coś odwrotnego, mianowicie, że rzeczywiście można spojrzeć przez na przykład europejskość także na naszą własną tożsamość. I ta nasza tożsamość, która właśnie wynika z, głęboko z tych, no nazwę to korzeni, prawda, czy z tradycji, z którą dzisiaj jakoś się zmagamy i życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy oglądali rzeczywistość, to piękno, które nas otacza jak najszerzej, jednocześnie mając tą głęboką i szeroką pamięć przeszłości. Chciałbym się odnieść do tego, co zostało powiedziane wcześniej na mój temat, czy odnośnie moich poszukiwań. Zastanawiam się, powiem tak szczerze, jak już skończyłem, zamknąłem drzwi, pomyślałem, dlaczego właściwie to robię. Można powiedzieć, dlaczego w ogóle my tworzymy. Chyba jest to taka potrzeba w moim wypadku, że brakuje mi w naszej rzeczywistości, brakuje mi architektury, malarstwa, rzeźby takiej, która byłaby takim nośnikiem, tak jak świątynie greckie, jak katedry, które wyznaczały pewne osie i były takim miejscem, że człowiek mógł pewnie stawać w tej rzeczywistości. Dzisiaj mam wrażenie, że wszystko jest takie bardzo płynne, że właściwie nie zatrzymujemy się nad niczym, właściwie jesteśmy w takim kieracie pewnego pędu, pewnych obowiązków. Nazwał to jakimś niewolnictwem, ale to myśląc o niewolnictwie też odnoszę się powiedzmy do świata antycznego. Na koniec, przepraszam, poproszę, chciałbym jeszcze wnieść toast. Spotkań,
Wręcz chcieliśmy burmistrzowi miasta Szamotowej, który przyznał grant na realizację katalogu wystawy, które, jak mówiłem, okaże się w późniejszym czasie. Bardzo dziękuję. Tutaj, tu go też powinno być.